spokój, dobro. Lubię ten czas międzyświąteczny, między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, taki trochę spokojniejszy, taki byśmy powiedzieli, międzyczas. Tych osób wyjechało, ma swoje urlopy, trochę ludzi jednak musi do pracy chodzić, ale jednak jest ten czas jakiś taki spokojniejszy. I o to by w tym wszystkim chyba chodziło, żebyśmy mieli czas na przykład na to, żeby spojrzeć na choinkę, którą dekorowaliśmy, na nasze własne mieszkanie, tak? To jest nasz dom, na siebie nawzajem, żeby się nie okazało, że nie jesteśmy w centrum własnego życia, słuchajcie. To jest chyba najgorsze, kiedy przestajemy panować nad własnym życiem. Dlatego też tego Wam życzę, abyście mogli chwilę czasu spędzić ze sobą, może faktycznie trochę na bok te media, żeby się nie ładować taką dawką emocji, taką dawką informacji, żeby bardziej zająć się tym, co naprawdę jest ważne w naszym życiu, a to jesteśmy my sami i nasi najbliżsi. Nikt naszego życia za nas nie przeżyje. Jeśli ktoś przeżywa nasze życie za nas, czyli chodzimy jak takie po prostu marionetki, no to dramat. Słuchajcie, to zwyczajnie w świecie dramat, dlatego też póki mamy czas, zajmiemy się swoim własnym życiem.